Już go mam. Przeszła. No. Witam wszystkich miłośników Barcic i regionu. Jakiś czas temu narodził się pomysł, aby poddać renowacji kapliczkę, która znajduje się w naszej parafii w Barcicach, dokładnie na Sapieńcu, od rodziny Szczęsny. My jako stowarzyszenie podjęliśmy się całej koordynacji prac związanych z renowacją tej kapliczki i pozyskania środków na ten cel. Taki jest pomysł, aby odrestaurować całą tą kapliczkę i przywrócić ją społeczeństwu na nowo, żeby można było podziwiać jej blask i piękno, które gołym okiem widać. Na dzień dzisiejszy ta kapliczka wymaga całkowitej renowacji. Polichromia jest całkowicie już zniszczona. Figurki zostały już przez czas ostro doświadczone, również posiadają dość spore ubytki. Dlaczego akurat teraz i dlaczego akurat ta kapliczka? Teraz, dzisiaj jest 5 marzec, urodziny świętej Kingi, patronki Starego Sącza, Polski, Litwy, patronki ubogich, polskich samorządowców. Tu znajduje się właśnie święta Kinga, gdzie od ponad 150 lat stoi i strzeże ziemi barcickiej. Pośród innych figur, które tu się znajdują, w środku mamy Chrystusa Salwadora, Zbawiciela Świata, trzymającego kulę ziemską w ręku, a prawą ręką błogosławi. Z tej strony mamy Jana Nepomucena, średniowiecznego świętego, patrona Pragi, Szerej Spowiedzi i tak dalej. Taki pomysł się narodził, aby w tym czasie, czyli w rocznicę urodzin świętej Kingi, przywrócić tą kapliczkę do życia na nowo. My jako Towarzystwo Historyczne Miłośników Barcic będziemy koordynować te całe prace. Znaleźliśmy już firmę, która zajmie się odrestaurowaniem tej kapliczki. Jesteśmy po wstępnych rozmowach i wiemy mniej więcej, jaki będzie koszt całego projektu. I wiemy już, że to będzie gdzieś w okolicach 5000 zł. Z tego miejsca chcemy zachęcić wszystkich miłośników tego typu obiektów, starych kapliczek, miłośników Barcic z regionu, samorządowców, aby włączyli się w tą akcję, bo taka jest idea, taki jest plan, żeby wszyscy dorzucili coś od siebie, symboliczną cegiełkę, grosz do grosza, i poddamy renowacji i odtworzymy kapliczkę na nowo. Próbowałem przechodzić drogę oficjalną, ktoś powie, niech się zajmie tym urząd, niech się zajmie tym Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków i tak dalej. Próbowałem, chodziłem, pytałem, ale to jest taka gruba papierologia i nie ma szans, żeby sfinansowali w całości jakikolwiek projekt, mi się wydaje, tego typu. Zresztą biorą pod uwagę obiekty duże, mszalne kaplice, albo które znajdują się na terenach gminnych, a nie z prywatnych powiedzmy posesji. Oczywiście też nie mówię, że nie biorą pod uwagę czegoś takiego. Biorą, ale to jest ogromna papierologia, więc stwierdziłem, że jeżeli chcemy się wyrobić do 24 lipca, a to jest do odpustu świętej Kingi, żeby zdążyć w tym czasie, to musimy to zrobić sami. Żeby, jak to się mówi, obejść te wszystkie urzędy i postarać się coś, że tak powiem, stworzyć samemu. Bo jeżeli byśmy to robili oficjalnie, to przypuszczalnie nie wiem, czy byśmy zdążyli na przyszły rok. Więc
działamy, robimy zrzutę przysłowiową. Każdy niech coś do ciebie dorzuci parę groszy. W kolejce czekają już kolejne zabytki, kolejne figury, kolejne kapliczki tego typu tutaj na terenie naszej parafii. Więc tego jest naprawdę multum. Więc jeżeli my się sami tym nie zajmiemy, to nie liczmy na to, że ktoś zapuka i powie: bierzemy tą kapliczkę, bierzemy, robimy to, robimy tamto. Bo w kolejce naprawdę ustawionych jest masa, jak to się mówi, obiektów i ludzi chętnych, którzy by chcieli coś zrobić, a my możemy to zrobić sami. Więc zachęcam z tego miejsca, zrzućmy się. My tak samo jako towarzystwo obejdziemy odpowiednio i zapukamy do różnych instytucji, aby zrzucili się, żeby poszukać kasę na odbudowę zabytku, żeby to nie było jak zwykle odrzucane na bok, to jest niepotrzebne, to się nie nadaje, to jest, najważniejsze są inne cele, to też jest ważne, to jest bardzo ważne. Estetyka jest przede wszystkim na pierwszym miejscu. Także zapraszam z tego miejsca bardzo i namawiam wszystkich.